Ale wsparcie ze strony strzelców zatrzymuje ich natarcie. Rosyjska piechota próbuje jeszcze obejść skrzydłem. Czy jeszcze raz pokażą się kozacki? Tak, proszę Państwa, jeszcze podjazd kozacki w ostatnim uderzeniu próbuje nieść pomoc walczącym teraz w okrążeniu dragonom. Są kozacy na horyzoncie, ale oni już tu, w tym momencie, nie są w stanie przeważyć szali zwycięstwa. Kozaków salwą spędzi z pola zapewne oddział Żuławów. Popatrzmy na nich po raz ostatni w tej liście. Krzysztof Renuchin, dowódca Kozacki. Jak podają ci, którzy tę bitwę przeżyli, w nieładzie uchodziły oddziały rosyjskiej jazdy i piechoty w kierunku na Radom. To zwycięstwo tu 21 sierpnia 1863 roku to największe zwycięstwo powstańców nad wojskami rosyjskimi w tak bliskim sąsiedztwie Radomia. Proszę Państwa, a mamy jeszcze tu ludność miejscową, Zespół Ludowy z Bartodziej, dziś w charakterze ludności Kowali, która zmierza w kierunku pobojowiska po to, aby zebrać stamtąd poległych i sprawić im godziwy chrześcijański pochód.